Wczoraj Donald Tusk przez opozycję został ogłoszony na kandydata na premiera. Czy to jest dobra decyzja? To jest świetna decyzja. Dziękuję panu. Dlaczego świetna? Świetna dlatego, że jest świetna. Jest dobra dla Polski. Kończy wszelkie, że tak powiem, wszelką nienawiść. Ja jestem ciągle, cały czas za PiS-em. Także dla mnie ta osoba to jest poniżej zera. 8 lat temu, przypomnijmy, co to było za jego. Ruina. Kto taki? Donald Tusk wczoraj tak, przez... Bardzo dobra, bo ma doświadczenie i podoba mi się to, co on przedstawia ludziom, że co zrobi. I ufam mu. Tusk został ogłoszony wczoraj kandydatem na premiera przez opozycję, to jest dobra? Spokój, niech on idzie, do szwaba. Wspaniały wybór, stary parlamentarzysta z otwartą głową. Nie będzie tego, co jest, co było do tej pory. Rządziła nami mafia. Tak, bardzo dobrze. Dlaczego? Lepszy niż Kaczyński. Tak, dobra decyzja. Dlaczego dobra? Dlatego, że jest mężem stanu i powinien kierować tym krajem. Może lepiej dla Unii Europejskiej. Nie. Dlaczego? No bo premierem powinien być to ugrupowanie, które wygrało, to znaczy z Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy dobrego premiera i Morawiecki jest bardzo dobrym premierem. Nie trzeba szukać lepszego. Myślę, że nie. On nie dobrze chce dla Polski i po prostu uważam, że kto inny powinien być. Donald Tusk? No może dobra, bo ja nie widzę tam jakichś takich innych, a on już był, ma doświadczenie, więc bardzo możliwe. Nie jest to dobra decyzja. Dlaczego? No, taki człowiek troszeczkę już opatrzony, doświadczony polityk, ale myślę, że wróci stare. Świetnie. Dlaczego? Bo akceptuje go po prostu i akceptuje ten kierunek. Pewnie, że dobra. Wybrali. Dlaczego dobra? Co? Dlaczego dobra decyzja? Dlatego, że to Polak jest, a nie Niemiec. Tusk Polak? Tusk Polak Niemiec, trzeba dobrego wybrać. I Tusk to jest dobra decyzja czy zła? Zła, bardzo. Czyli jeśli Donald Tusk zostałby premierem, to jaką pierwszą, najważniejszą rzecz mógłby zrobić dla Polski? Ważne by było zrobić porządek, tego nikt nie zrobi, ze służbą zdrowia, z ochroną zdrowia, z sądownictwem. Myślę, że ten system podatkowy, te gnębienie przedsiębiorców należałoby też ukrócić. Najważniejsze dla Polski to odblokować fundusze unijne i coś zrobić. Drogi, mieszkania, no coś z tych pieniędzy zrobić właśnie dla ludzi, dla zwykłych, szarych ludzi. Ponadto służbą zdrowia, żebyśmy po 2 lata nie czekali do specjalistów. Posprzątać ten bałagan. A co będzie z długami, które zaciągnął PiS poza kontrolą, to strach pomyśleć, co będzie. No.